Witam serdecznie, Piotr Rybak, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta. Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj na terenie zespołu pałacowo-parkowego na Przyździadce i chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów o tym miejscu i pokazać obiekty, które się tu znajdują. To jest budynek byłej stajni i wozowni. Obecnie znajdują się tu mieszkania socjalne. Jak widać, część po prawej stronie została wyremontowana. Korpus główny i przybudówka z lewej strony jeszcze czekają na remont. Jest to budynek powstały pod koniec XIX wieku i tutaj znajdowały się stajnia i wozownia, gdzie trzymano konie i powozy. Przejdziemy dalej w kierunku piwnicy, a ja w międzyczasie powiem Państwu kilka słów o historii tego miejsca. Historia Przyździadki zaczyna się w XV wieku wraz z założeniem Sokołowa Podlaskiego. Oprócz Ząbkowa i Kupiętyna była jednym z trzech folwarków, które wchodziły w skład dóbr sokołowskich. Pierwszym właścicielem był Mikołaj Sepieński. Następnie przeszła w ręce rodzin sokołowskich Kiszków w XVI wieku, a później Radziwiłłów. W 1592 stała się częścią dóbr rodziny Radziwiłłów. Tutaj mamy kolejny ciekawy obiekt. Jest to zawalona już całkowicie piwnica wraz z lodownią, gdzie trzymano żywność, trzymano też wino. Obecnie jest to po prostu ruina, całkowicie zniszczona. Ale widać jeszcze te mury, widać miejsca, gdzie były korytarze. Tutaj na przykład widać takie miejsce. O, kura, uciekaj. O, tutaj proszę zobaczyć. Jest jeszcze widoczne sklepienie. W Przyździadce, w przeciwieństwie do Ząbkowa i Kupiętyna, nie było dworu. Znajdował się jedynie dom zarządcy tego majątku. Był to najmniejszy z trzech folwarków wchodzących w skład dóbr sokołowskich. Pomyślny rozwój majątku przerwał najazd szwedzki z roku 1655, a następnie zniszczenia dopełnił najazd wojsk księcia Jakoczego z 1657. W roku 1664 majątek ponownie zmienił właściciela, tym razem przeszedł w ręce rodziny Krasińskich. Dzieła zniszczenia dopełniła wojna północna na początku XVIII wieku, kiedy ponownie wojska szwedzkie zalały Podlasie i również zniszczyły Przyździadkę. Tutaj mamy kolejny ciekawy obiekt, był to dom ogrodnika, który powstał również pod koniec XIX wieku, jak sama nazwa wskazuje, dla ogrodnika, który opiekował się tutaj tym ogrodem. Obecnie te budynki to stanowią mieszkania socjalne, dom ogrodnika, ta wozownia, którą wcześniej pokazałem, to są budynki historyczne, pozostałe budynki zostały zbudowane już po II wojnie światowej. Stan Przyździadki w XVIII wieku był opłakany, zniszczenia wojenne, przemarsze obcych wojsk, kontrybucje doprowadziły do ruiny tego miejsca. Odbudową zajęła się rodzina Ogińskich, która była właścicielem Przyździadki od roku 1761. Najpierw był to Ignacy Ogiński, a później Michał Kleofas Ogiński. O, tak obecnie wygląda park. Trudno tu obecnie znaleźć ślady dawnej świetności. Szczególne duże zasługi dla Przyździadki, jak i dla Sokołowa miał Michał Kleofas Ogiński, który przejął majątek po swoim stryju Ignacym Ogińskim. Michał Kleofas Ogiński był kompozytorem, autorem m.in. słynnego poloneza Pożegnanie z ojczyzną. W Sokołowie założył manufakturę pasów kontuszowych, która była dużym zakładem produkującym pasy, które szlachta przypinała sobie do kontuszy. Michał Kleofas Ogiński zbudował też dwór na miejscu zniszczonego wcześniej domu i w tym dworze był to na pewno dość duży, okazały budynek, o którego znaczeniu świadczy to, że w 1793 roku w grudniu
zatrzymał się tutaj król Stanisław August Poniatowski, który wracał z Sejmu Rozbiorowego z Grodna. A tutaj mamy rzekę, no rzekę w zasadzie, jakiś niewielki zbiornik wodny, który kiedyś też był na pewno świetnie utrzymany, no obecnie to niestety tak wygląda. Ogiński był właścicielem przeździatki do roku 1808. On musiał po upadku Rzeczypospolitej udać się na emigrację, natomiast przeździatkę, jak i sokołów, przejęła rodzina Kobylińskich. Kobylińscy, co ciekawe, była to również rodzina, która ufundowała kościół Michała Archanioła w miejscu obecnej tą katedry. A tutaj dalej widzimy kanał w parku na przeździatce. Proszę sobie wyobrazić, jak to musiało kiedyś wyglądać. Obecnie jest to, no niestety, nie ma co ukrywać, obraz dość smutny, zaniedbany, ale w latach świetności śmiało można było powiedzieć, że były to sokołowskie łazienki lub też sokołowski wilanów. Bardziej bym nawet powiedział, że łazienki, ponieważ park jest nieregularny, założony z tego angielskim, gdzie daje się dużą swobodę, dużą autonomię naturze, pozwala się swobodnie rozwijać roślinności. Nie wytycza się alejek pod kątem prostym, nie podcina się starannie roślinności. Park w stylu angielskim cechuje harmonia, zgoda z naturą. Po Kobylińskich kolejnymi właścicielami przeździatki zostaje rodzina Hirschmanów. W roku 1843 przeździatkę nabywa Elżbieta z Lorenców Hirschman. Hirschmanowie była to rodzina pochodzenia niemieckiego, która przybyła do Polski na początku XIX wieku. Mieszkali w Warszawie, byli to przemysłowcy i zakupili przeździatkę wraz z okolicznymi terenami, aby założyć tutaj cukrownię. Cukrownia faktycznie została założona w latach 40. w 1846 roku, ale bardziej chodzi nam o pokazanie pałacu, więc skupimy się w tym filmie na pałacu. Tak jak już wspominałem, istniał tutaj drewniany dwór zbudowany przez Ogińskiego, jednakże Hirschmanowie zapragnęli zbudować bardziej okazałą siedzibę i w 1859 roku zatrudnili w tym celu architekta z Warszawy Henryka Marconiego. Był to Polak włoskiego pochodzenia, architekt już wówczas dość znany, mający na swoim koncie kilka ciekawych budynków, takich jak na przykład gmach Towarzystwa Kredytowego w Warszawie. Był to architekt, który reprezentował styl neorenesansu, wówczas bardzo popularny. Zachował się do dzisiaj plan, który znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, przedstawiający szkice Marconiego. Jest tam rzut, są widoki elewacji, jest przekrój tego budynku. Tutaj jest elewacja tylna pałacu. Mamy korpus centralny i dwa skrzydła. Po budowie pałacu kolejnym celem Hirschmanów było uporządkowanie ogrodu. Ogród istniał już oczywiście wcześniej, za czasów Ogińskich i prawdopodobnie też poprzednich właścicieli. Jak on wyglądał, możemy sobie zobaczyć chociażby na mapie z końca XVIII wieku, gdzie widać istniejące wówczas jezioro, widać układ dróg. Walerian Cronenberg, architekt krajobrazu, został zatrudniony w 1898 roku przez rodzinę Hirschmanów do przeprojektowania ogrodu. I on tutaj wykorzystał naturalne ukształtowanie terenu. Między innymi stworzył naturalne punkty widokowe. Tam, gdzie się dało, przerzeził nieco roślinność, aby stworzyć osie widokowe. Stworzył osie widokowe tak, aby współgrały z oknami wychodzącymi z budynku. To znaczy, gdy podchodziło się do okna,
widziało się oś widokową. Obecnie te osie widokowe niestety są niewidoczne, ale na przykład w tym miejscu była taka oś, widać jeszcze nieco układ drzew, chociaż oczywiście tych starszych, bo te nowe są późniejsze nasadzenia. Valerian Cronenberg również był uznanym architektem krajobrazu. Hirschmanowie posiadali pałac, cały ten majątek do roku 1904. Wówczas to kolejnym właścicielem został hrabia Władysław Sobański, który przez 20 lat władał, był właścicielem tego miejsca, aż do roku 1924, kiedy to pałac przejęła tym razem rodzina Malewiczów. I rodzina Malewiczów była to już ostatnia rodzina, która była właścicielem tego miejsca do czasów II wojny światowej. Malewiczowie dokonali nieznacznego przebudowania pałacu. Dostawili między innymi attyki, czyli takie murki wystające ponad dach. A ponadto Malewiczowie również byli współwłaścicielami cukrowni. Byli bardzo zamożnymi jak na tamte czasy ludźmi. Między innymi posiadali jako jedni nielicznych sokołowie samochód i podróżowali tym samochodem. W roku 1939, kiedy wybuchła II wojna światowa, pałac na Przeździadce przejął niemiecki starosta okupacyjny na powiat sokołowsko-węgrowski Ernst Grams. I tutaj w roku 1943 miał miejsce zamach na jego życie, przeprowadzony przez polskich partyzantów pod dowództwem Oleksiaka Wichury. Zamach zakończył się fiaskiem. Grams uszedł z życiem. W roku 1944 do Sokołowa wkroczyła Armia Czerwona. Właściciele uciekli przed Rosjanami, a w pałacu, opustoszałym pałacu, Armia Czerwona urządziła sobie szpital wojskowy. Ten szpital funkcjonował do 45, może 46 roku. I wówczas to szpital został przejęty przez władze Sokoła Podlaskiego, które urządziły tutaj szpital cywilny dla mieszkańców naszego miasta. A tak wygląda obecnie staw. Ten staw również jest obecnie cieniem dawnej świetności. Tutaj na tej wyspie rośnie jakaś dzika roślinność. Najprawdopodobniej kiedyś był mostek łączący tą wyspę z pozostałą częścią parku. Szpital funkcjonował aż do lat 80. W zasadzie chyba w 85. były jeszcze ostatnie porody w tym szpitalu odbierane. Następnie przeniosły się kolejne oddziały szpitalu do nowo zbudowanego budynku przy ulicy Piłsudskiego. Pałac i park przez kolejne kilkanaście lat stały zupełnie opustoszałe i popadały w coraz większą ruinę, w coraz większe zaniedbanie. W roku 2000 pałac został przejęty przez Caritas Diecezji Rochiczyńskiej i został tworzony dom opieki imienia Jana Pawła II. Tutaj nieopodal ulicy Oleksiaka Wichury widzimy niewielką figurkę Matki Boskiej ze starym zabytkowym ogrodzeniem pochodzącym z końca XIX wieku. W roku 2000 rozpoczął się remont budynku w celu przystosowania go na Dom Miłosierdzia imienia Jana Pawła II. O, tak się prezentuje staw. Tu jest wyspa, a tam dalej jest pozostała część parku. Ten remont na pewno uratował budynek pałacu przed dalszą dewastacją. Tak pałac prezentuje się od strony Lipowej, z drugiej strony stawu. W okresie międzywojennym było to piękne, zadbane miejsce. Było to miejsce, gdzie Hirschmanowie, Sobańscy, Malewiczowie zapraszali swoich gości i odbywały się po tym stawie rejsy gondolą czy jakąś inną łódką. Tak ten staw obecnie wygląda od strony ulicy
Lipowej. W roku 2001 została przeprowadzona częściowa rewitalizacja tego parku od strony ulicy Lipowej. Ta część została odnowiona i tutaj jest teraz no dużo ładniej w porównaniu z tą częścią, którą Państwu na początku filmu pokazałem. Tutaj wygląda, tak wygląda ten staw. On jest dość długi i ma taki kształt prostokątny. Podczas wspomnianej rewitalizacji odnowiono główną oś założenia, czyli aleję przebiegającą pomiędzy ulicą Lipową a dziedzińcem pałacu. Jak tutaj możemy zobaczyć na tym ujęciu, ulica Lipowa jest w linii prostej przedłużeniem głównej alei tego parku, ponieważ była to droga łącząca miasto Sokołów, które jest z tamtej strony, z dziedzińcem pałacu właścicieli miasta, czyli Ogińskich, później Hirszmanów. I ta część parku została odnowiona. Widzimy tutaj całkiem ładnie przystrzyżoną trawę. Widzimy stare drzewa. Tu jest w tym parku w ogóle bardzo dużo starych drzew, które są pomnikami przyrody. Tutaj na przykład mamy takie drzewo, które jest pomnikiem przyrody. No i wiele innych. Największym takim pomnikiem przyrody jest chyba ta ogromna topola, która znajduje się również przy głównej alei prowadzącej w kierunku dziedzińca przed pałacem. No to była droga łącząca Sokołów, miasto Sokołów z domem właściciela tego miejsca. I tutaj wszyscy podjeżdżali pod dziedziniec, zostawiali swoje pojazdy, no i szli załatwiać swoje sprawy. O, tu są dwie ogromne topole. Są bardzo wysokie, stare. Na pewno około 100-150 lat, może więcej. Szczerze mówiąc, nie znam się zbytnio na wieku drzew. Na temat samej architektury pałacu można powiedzieć, iż jest to budowla składająca się z korpusu głównego i dwóch nieregularnych skrzydeł. Skrajnie po prawej mamy przybudówkę, która została dostawiona w okresie powojennym, kiedy pałac pełnił funkcję szpitala. Tutaj mamy półkoliście zakończoną oranżerię, która również figuruje w oryginalnym projekcie autorstwa Marconiego, aczkolwiek obecna oranżeria jest już mocno przebudowana w stosunku do oryginalnej. Tutaj mamy centralny korpus pałacu, który jest akurat symetryczny. Na środku mamy wejście i po trzy okna z każdej strony, trzy osie z każdej strony. Wejście również zostało przebudowane i kolumny przed wejściem inaczej wyglądały w czasach Hirszmanów i Malewiczów. Po lewej stronie budynku, czyli zachodniej, patrząc kierunkami świata, mamy kolejne boczne skrzydło, które oryginalnie było dużo mniejsze niż jest obecnie. Prawdopodobnie zostało również w okresie powojennym przebudowane. Tutaj mamy jeszcze taką niewielką dobudówkę, która jest być może oryginalna, ale pewności nie ma. Z tamtej strony, gdzie mamy tą przybudówkę dobudowaną w okresie powojennym, znajdowało się boczne wejście do pałacu, które prowadziło prosto na oś widokową w parku. Szeroka, ruchliwa ulica Oleksiaka Wichury, która została wytyczona w latach 70. XX wieku, przecięła na pół dobra należące niegdyś do Malewiczów. Po drugiej stronie tej ulicy widzimy pozostałości starej bramy, która prowadziła na teren pałacu od strony zachodniej. Widzimy też tutaj przebudowane już budynki, które były częścią folwarku przynależnego do majątku przez dziadka. Nawet sam układ ulic odwzorowuje dawne drogi biegnące w kierunku pałacu. To jest ulica Wiejska, która była drogą dojazdową od strony Węgrowa. Tak jak ulica Lipowa była drogą dojazdową od strony Sokołowa, również ulica Wiejska kończyła się na dziedzińcu przed pałacem.
a w tamtym kierunku idąc możemy dostrzec kolejne budynki należące do folwarku ówczesnych właścicieli tego miejsca, czyli browar. Mieliśmy tutaj w Sokołowie duży browar, który funkcjonował jeszcze w latach międzywojennych. On był znacznie większy. Obecnie do czasów współczesnych została jedynie ta część. Jest to budynek powstały również pod koniec, być może nawet w połowie XIX wieku. Oprócz browaru Malewiczowie posiadali również tartak, no i byli również udziałowcami sokołowskiej cukrowni. W ogóle cała ta dzielnica Sokołowa obecnie, a wówczas oddzielna miejscowość przez dziadka razem z nieodległym Elżbietowem, czyli osadą powstałą przy cukrowni, stanowiła taką dzielnicę przemysłową, ponieważ oprócz cukrowni mieliśmy tutaj również browar, mieliśmy tartak Malewiczów, mieliśmy młyn parowy przy ulicy Tartacznej, mieliśmy mleczarnię hrabiego Zawadzyńskiego, no i oczywiście mieliśmy tutaj dworzec kolejowy, więc była to bardzo dynamicznie rozwijająca się część miasta, która tak naprawdę z Sokołowem została połączona dopiero po II wojnie światowej, ponieważ pomiędzy właściwym Sokołowem a przez Dziadką istniała duża niezabudowana przestrzeń. Tutaj widzimy elewację zachodnią od strony ulicy Oleksiaka Wichury i boczne wejście do pałacu i tą część odnowioną. A tam na wprost, nie wiem czy to będzie dobrze widoczne, jest pięknie widoczna główna aleja, główna oś prowadząca pod dziedziniec pałacu. Park obecnie nosi nazwę księcia Michała Kleofasa Ogińskiego. Taką decyzję podjęły władze naszego miasta. No, równie dobrze mógłby nosić nazwę Ludwika Hirschmana, Mikołaja Sepińskiego, czy wielu innych, Zbigniewa Malewicza, czy wielu innych ludzi zasłużonych do tego miejsca. Także warto udać się tutaj na spacer, może niekoniecznie w tamtą zapuszczoną część parku, ale można sobie pospacerować po tej odnowionej, udać się nad staw, przejść się przez dziedziniec i zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, gdzie mogą Państwo znaleźć archiwalne zdjęcia tego miejsca i porównać je ze stanem obecnym. Tak wygląda elewacja tylna pałacu. Tutaj był dziedziniec ogrodowy. Również zostało to odnowione zupełnie. Dzięki gościnności gospodarza obiektu możemy też nagrać dla Państwa wnętrze tego budynku. Tutaj znajdowała się niegdyś oranżeria. Półkoliste pomieszczenie, gdzie okna wychodzą na dziedziniec pałacowy. A tam mamy dalszą część głównego korpusu. W stosunku do oryginalnego planu, no jest tutaj mocno przebudowane, bo tutaj były dwa pomieszczenia. Była oranżeria oraz salon. Tam znajdował się salon. Dalej przedpokój. Tutaj pan gospodarz nas oprowadzi po tym obiekcie. Jak to obecnie wygląda. Tutaj jest główne wejście od strony dziedzińca. Ok, dziękuję. Tak to właśnie wygląda obecnie. To tak pokazać, już nie będę tutaj szczegółowo opowiadać, bo sam też nie wiem do końca. A, to jest druga ta sala, to jest przebudowane z dwóch czy trzech pomieszczeń. A tutaj widzi pan, to jest ta część tutaj, czyli tutaj były dwa pomieszczenia. A, trzy w I tak zasadzie. Było. I potem tak. Przed 2015 przez były burzone te ściany i te jedno duże. Tylko to są grube ściany, wyglądają na nośne, więc nie były. Też były kładzione nowe. Nie, ta jest nośna i ta jest nośna, zgadza się. Tak. Metalowe były
Czy tam dalej się jeszcze gdzieś da przejść, czy tam już jest? Tam to jest już to drugie skrzydło, aha, tu korytarzem. Okej, dobra, super, dziękuję. Dobra, to tu się wycofujemy. Bo tu jest wyjście, to co ogrodowe było. Nawet teraz wychodziły z pokoi, ale to zaraz wezmę. Główny korytarz, który znajdował się po środku korpusu centralnego. To tutaj też pewnie była niezła ruina, co? Tak, tak, bo wszystko mówię, przebudowane i łazienka z kotłowni. Tak jak i u nas w tym budynku byłego dworca na ogród i widzimy miejsce, gdzie kiedyś znajdował się ogród. I tamten budynek jest też stary. Budynek to jest... wozownia. Wozownia, tak, tak. A tam jest zawalona ta lodownia i dom ogrodnika. Tak. A pozostałe budynki też powojenne. Dokładnie. Tutaj jest kaplica w Domu Miłosierdzia. Są witraże w oknach. Obraz Jerzy, ufam Tobie. Obraz Matki Boskiej. No i udajemy się już w stronę miasta, w stronę Sokołowa. Wychodzimy z parku otaczającego pałac na Przyździece. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie o historii i dziedzictwie kulturowym naszego miasta.